Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, no widzimy się znowu w grze Brotato i tak, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowo specjalny, ponieważ po prostu chcę spróbować czegoś się dowiedziałem ponownie niedawno, choć mówiąc się znowu ruszam rycerzem, znowu miecz i tak, pod ostatnim odcinkiem dostałem komentarz od Jajka, że ponoć jeśli chcę jakieś konkretne bronie mieć, to nie opłaca się i nie powinienem nawet brać innych broni na zastępstwo. Czyli dosłownie, że jeśli nie kupię żadnej broni innej niż miecz, to mam większą szansę na to, że miecze będą mi się trafiać. I tak, z tego też powodu od razu chcę to po prostu stestować. Więc tak, bierzemy co się da, robimy co się da. I przy okazji też jeszcze jedna ważna rzecz, na którą usłyszałem. Ponoć pierwsze przylosowanie zawsze ma największą szansę na to, że pojawi się jakaś tam broń z tych takich, które chcemy czy coś, więc zawsze warto to jedno przylosowanie robić, dlatego też no. Ja zobaczę, ile w tym prawdy. Jeśli będzie wszystko dobrze, to wow, w końcu poznałem sekret, który może dążyć do zwycięstwa. A jeśli będzie to aż takie proste albo aż takie prawdziwe, no to trudno się mówi i nie jesteś mi namieczona, ale super. Oj. Dobra, w takim wypadku na razie nic innego tutaj nie biorę. Kolejną falę musimy przeżyć na jednym mieczu. Licząc na to, że nagle trafimy coś lepszego. No dobra, na jednym mieczu i wieżyczce, bo nie oszukujmy siebie samych. Jak była wieżyczka, to musiałam wziąć. Tak samo jak było ołówek na inżynierię, to też musiałam wziąć, no bo... Przepraszam bardzo, wieżyczki, inżynieria to coś, co zawsze z chęcią dorzucę tak długo, jak nie koliduje z moim głównym planem rozgrywki, więc ja. Po prostu nie wiem, czy jesteś więcej do dodania w tej kwestii. I dobra, pancerze. To jest jakoś taki fartowny dzień, jeśli chodzi o pancerz. Jest nieźle i... Ha. Bierzemy lemoniadę, potem weźmiemy język i... Jak na razie mam te dwa miecze, trzeci się nie pokazał niestety. I powiem, że moim zdaniem to nie jest aż taka tragedia jeszcze, że się nie pokazał kolejny. Ale i tak fajnie by było już mieć szansę też kupić kolejnego miecza, bo właśnie. Jednak to jak co, im szybciej zdobędziemy ich szóstkę, tym szybciej będziemy zabezpieczeni. Chociaż okej, nawet to, że mamy już teraz dwa, może być wystarczające na jakiś czas. Wyobrażenie mamy olbrzymie na ten etap. A jeszcze trochę pancerza się potrafiało, więc jest jeszcze lepiej i 6 obrażeń wręcz. No, ciężko odmówić. Regeneracja definitywnie. O, kolejny miecz. Oczywiście, że wezmę. Język nadal zostawiamy i... Co najwyżej ząb. A nawet jeśli zęba nie wezmę, to i tak na go przyblokujmy. Ale tak, szczerze powiedziawszy, nawet kosztem trochę szybkości znowu, warto moim zdaniem byłoby wziąć go ze sobą. Zobacz, to krótkie cięcie, ale tak, no. Przyszli domownicy z ważną sprawą. Musiałem szybko zareagować, odpowiedzieć. Na całe szczęście dużo czasu mi to nie zajęło, więc... Tak, myśl mi tak uciekła, nie będę ukrywał, ale no, przynajmniej... Nie wybiło mi to aż tak z rytmu tutaj, brotatowego. I tak. Jak widać, po prostu... Póki co jest dobrze. Teraz tak, z tych rzeczy tutaj oczywiście język, oczywiście ząb, przylosowywujemy i... Jeszcze jedno? Okej. Okay. Okej. I teraz tak to bierzemy, tutaj można wziąć, to gdzie można wziąć. Jest okej. Okay. Jest okej, okay. Mamy 3 miecze, 4 już zaraz będzie kupiony. Ta porada chyba naprawdę będzie działać, więc... No dzięki wielkie, Jajek. Tak, zdecydowanie, no przyszłość będę wiedział, że jeśli chcę robić strategię pod jedną konkretną broń, nie brać żadnych innych pod żadnym pozorem. Chociaż... Ciekawe, że taka mechanika tu jest zaimplementowana. W sensie dobrze, a z drugiej strony ciekawe, że nigdzie jakoś tak nic się do tej mechaniki chyba nie odnosiło nigdy, więc ciężko byłoby ją nawet odkryć bez grzebania w plikach albo jakichś takich innych zewnętrznych informacji. No cóż, niestety, albo na szczęście, ja jestem tutaj dosyć nowo odrębniony od tego wszystkiego, gram na ślepo. No i teraz tak, kolejny pancerz, świetna sprawa, ale... Musimy prędkość ruchu trochę poprawić, czyli prędkość ataku, nawet jeśli
Klasycznie dostajemy tylko połowę efektu, tu i tak warto raz na jakiś czas wziąć. Dobra, trochę mniejszy zasięg, no ale 4 miecze. Trochę większe obrażenia. I tak, prawda jest taka, że nie powinienem zmniejszyć zasięgu za bardzo. Też nie mam zamiaru jakoś drastycznie go zmniejszać, ale czasami nie zaszkodzi wziąć trochę mniejszy zasięg za większe obrażenia. Bo, no, powtórzę to, co zawsze mówię, nigdy nie wiadomo, ile będziemy tak naprawdę ich potrzebować, żeby sobie poradzić z oponentami później. A jak udowodniłem ostatnio, tak, byliśmy blisko wygranej, więc... no. Każda jedna rzecz, którą zrobię błędnie, można skosować życie, więc... Im więcej obrażeń, tym większa szansa na to, że wyeliminuję miejsce na po prostu błędy i tym podobne. I mam falę siódmą. Nie założyłem, że to będzie fala siódma, więc się nie przygotowywałem jakoś szczególnie. Na szczęście nic się nie stało i tak, mam 3 elity, niestety. Tak, 12, 14, 17. Okej, warto wiedzieć, 12, 14, 17. Dobra. Następnie rundzie będziemy mieć już 2 miecze na poziomie trzecim, więc fajnie. I przy okazji jak najbardziej jestem w stanie powiedzieć, że ta sugestia od jajka się okazała na pewno prawdziwa. Tyle ile mieczy już tutaj nagromadziłem i w ogóle, to tak. Działa na 100%, więc no zdecydowanie. Zdecydowanie, bez wątpienia najmniejszego. Muszę powiedzieć, no mit potwierdzono. Na standardy, no, programów pokroju pogromcy mitów, czy wszystkich tych serii z różnych gier, gdzie są jakieś mity. Dosłownie ludzie mówią jakieś tam stwierdzenia, czy coś, co ponoć gdzieś usłyszeli na temat jakiejś gry i potem to sprawdza ktoś. Tutaj szczerze nie przykuwałem szczególnej uwagi do tego. Po prostu, że ponoć tak to działa, więc no. Po prostu dosłownie. Miałem takie, okej, sprawdzimy sobie odcinka, jeśli się okaże prawdziwe, to fajnie, jeśli nie, no to trudno się mówi. O, pancerz? A tu proszę, no, naprawdę to jest prawdziwe, więc super. Dobra, 2 fioletowe miecze. Wezmę kiszkę, nawet jeśli mam minusowe obrażenia od żywiołów. Bo to jest żaden problem, że będzie ona działać nawet jeśli trochę gorzej. Najważniejsze, że po prostu będziemy mieć jakieś dodatkowe efekty. Ale mnie dobrze, mogę też potem zwiększyć obrażenia od żywiołów, co jest... Nawet bardzo prawdopodobne, że zrobię, bo wszelkiej maści świeczki czy ogniska to są rzeczy, które bardzo warto zakupywać. Ogniska głównie dlatego, że dają regenerację zdrowia, dla tych, którzy nie wiedzą, świeczki, dlatego, że zmniejszają ilość wrogów i to chyba 10% nawet, więc to jest sporo. Tak czy inaczej, będę to robił. I tak, jeśli wyjątkowo dobrze pójdzie, to może zrobię z tego taki specjalny odcinek, właśnie nawet na którym spróbujemy dwoma jecznymi ziemniakami przejść to wszystko. Jeśli tak, to będzie dobrze. Fajnie, ciekawie. Tylko pytanie jeszcze, którym miałbym zagrać jako drugim. To też jest takie trochę niejasne dla mnie. Który by miał być tym drugim i tak dalej. No, oczywiście, że wezmę. W tej opcji zbierania dostaję bardzo mało, więc nie powinienem, ale i tak to wezmę. Tutaj, no rzeczywiście, oczywiście, że pancerz. Tutaj to, przesuwimy i... Ojej, teraz dopiero się zorientowałem, że zapomniałem włączyć muzykę. No trochę lama, więc dajcie mi chwilę, zaraz tutaj załączę coś sensownego. I tak, jeśli kogoś zastanawia, dlaczego nie będę dawał w edycji czy coś muzyki, powiem szczerze, ostatnio jak próbowałem edytować cokolwiek, to... Program crashuje co 5 minut, więc tak nie jestem w stanie wyeksportować odcinka, dlatego wszystko jest nagrywane teraz jednym ciągiem i dosłownie cięcia są robione na zasadzie pauzy w OBS-ie i no, muzykę muszę mieć IRL po prostu, włączoną, że tak to nazwę. No to ten, do usłyszenia za chwilę. Okej, playlista zarzucona taka jak zawsze i lecimy. Muszę przyznać, próbowałem włączyć pewną inną, którą miałem przygotowaną, ale nie wiadomo czemu... Rzecz twierdził, że pliki są uszkodzone, więc ja będę musiał chyba od początku znaleźć, czy inaczej mówiąc, ponownie pobrać po prostu z biblioteki audio YouTube'a tamte utwory. Póki co cieszę się tym, co zawsze. Jakoś tak mi się w to wpasowało, tato, więc no. Po prostu, no. Naprawdę wybaczcie, że
tak zlamiłem i pierwsze 8 minut byłoby z podkładu muzycznego jakiegokolwiek, ale no. I zobaczcie też, że dzisiaj jestem taki nieogarnięty, jeśli chodzi o jakość. To wszystko jest na pauzach w OBS-ie robione i dosłownie muszę sam słuchać tej muzyki, którą wysłyszycie. Ale cóż, niestety. A niestety. A przynajmniej fala 10, co oznacza, że za dwie fale będziemy mieć Elite. A to da nam 4 obrażenia w walce wręcz, to mam 6, ale to daje jeszcze pancerz, więc oczywiście to. Jest tak, wieżyczkę taką definitywnie, resztę na razie nie. A. I wręcz żywioł oczywiście tak, to zablokujmy na później. Losujmy, medal wezmę, ognisko, jak mówiłem, też biorę. Jedno przelosowanie jeszcze, czemu nie? To będziemy mogli wziąć. I jest dobrze. Uważam, że jest dobrze, naprawdę. Naprawdę dobrze. Znaczy, tego nie umiem nazwać. Poza tym, że czuję, że teraz, kiedy wiem, że jeśli chcę jakieś konkretne bronie robić, konkretną strategię, najlepiej po prostu nie inwestować w jakieś zbędne rzeczy, czyli nie, a weźmy sobie to na poczekaniu, dopóki nie trafimy tamtego, nie, po prostu czekaj gościu nawet z jedną bronią przez dłuższy czas. Niech to będą fale, na których głównie ucieka się, unikasz, ale poczekaj na tą broń, którą chcesz. Naprawdę to jest dla mnie nieocenione wsparcie, że w końcu wiem takie rzeczy. Definitywnie tak będę robił w przyszłość. No, poza oczywiście jakimiś takimi miejscami, momentami, w którym po prostu nie będzie mi się chciał czekać, czy coś. Albo będę miał pomysł po prostu na strategię taką, że pierwsze broń, jakie znajdę, takie będę używał. Bo tak też mogę dla challenge'a. Kardy dystansowy wziąłem za 6 wręcz? Oczywiście. Regeneracja. Pancerz. Dobrze. Dobrze. Też się przytrzymajmy i teraz kilka pięknych rzeczy. Nie wiem, że mogę wziąć jedno z tych, ale jest teraz elita, więc stwierdziłem, że po prostu nie wezmę na razie przynęty. A jeśli chodzi o postać, co nie jest aż taka przydatna jak to, co wziąłem, głównie daje większy zasięg podnoszenia rzeczy, co jest naprawdę świetne. A i postać dałaby głównie, czy w sumie jedynie prawie, że zwiększone obrażenia wręcz. To jest fajne, ale nie aż tak potrzebne na ten moment. A jak wiecie, szansa na unik, o ile jakąkolwiek mam, bo szczerze sprawdzałem, to jest ona bardzo niska. Więc tak czy inaczej, lepiej było wziąć sobie po prostu większy zasięg podnoszenia wszystkiego. Teraz przez chwilę muszę być ostrożny, żeby nie zginąć. Na szczęście mam wieżyczkę medyczną, więc może nie zginiemy. I mam też zwiększone leczenie z rzeczy, które podnosimy, więc to też jest bardzo cenne. Fajnie by było, gdybyśmy jeszcze trafili na ogród, tak swoją drogą. Nawet na kilka najlepiej. I byłoby już dobrze, ale tak, na ten moment, jak widzicie, pokonaliśmy elitę, więc jest sukces. Liczy hełm, żywioły, szczęście za inżynierię. Wezmę. Ale jest to bolesne. Musimy znaleźć coś, co przywróci inżynierię. Teraz tak, wykupmy te rzeczy. I jest już dobrze. No, zaczyna się robić coraz ładniej, nawet bardzo. I dobra, po tej będziemy mieć kolejną elitę, więc definitywnie miecza trzeba będzie kupić. A co dalej, to jeszcze się pomyśli. Ale wychodzi to na razie. I okej, zobaczymy, co zaoferuje nam jeszcze też nasza dwójka skrzynkowych. Pierwszego już połowaliśmy, teraz jeszcze tylko drugi gdzieś się pojawi za jakiś czas. Konkretnie momentu nie umiem wykazać. Ale miejmy nadzieję, że i tak jakoś to wyłapie dobrze. I tak. O, jest. Tutaj. O, nawet jeszcze trzeci był. To wzwoł 3? Czy akurat tak się fortownie trafiło, że na tej fali i tak się pojawiły jeszcze naturalnie jakieś? Bo jeśli chodzi o tych ze skrzynkami, to mogę powiedzieć, że nigdy nie wyłapałem jakichś tam większych bądź mniejszych zasad na ich działanie, więc jeśli tak się trafiło, to ciekawie. Jeśli już wzwoł 3, to okej. Mój błąd, że nie zauważam, że to jednak 3 wzywanie 2. Ale dobra. Gdzieś przez wrogów robimy rzeź. Na ten moment, więc jest znośnie i teraz tak ciasto. Tak. Tak. Oczywiście, że tak. Jeszcze więcej szczęścia? Czemu nie? Kolejny miecz dołączę do kolekcji.
I nic więcej już nie kupimy. No ale te dwa i tak zablokuję, bo to są cenne rzeczy. I okej, coin elita. Dobra, to jest ten, co sra jajami, więc tak. Okej, już przestanie srać jajami, teraz będzie strzelał pociskami. A potem co będzie robił, bo już sobie nie pamiętam? Jeszcze zobaczymy. Aha, potem po prostu chyba przyspiesza i to jest jedna zmiana. I przyzywa macki. Okej. Bo chyba później przyzywa macki, czy nie wiem. Tak czy inaczej obrażenia są na tyle wysokie, że proszę. Proszę, poradzimy sobie. Mamy skrzynkę czerwoną oznaczoną, czyli za elitę. I jest dobrze. Jest pięknie, jest dobrze, damy radę. Tak jak powinno być. Czyli ta fala już jest spokojna. Mamy teraz kolejne dwie fale na to, żeby się przygotować na ostatnią elitę. A potem na bossów. Bo tak, dla tych, którzy jakimś tym nie zauważyli albo nie pamiętają, to na niebezpieczeństwie poziomu 5, czyli tym najwyższym, na którym my obecnie gramy, zawsze mamy na koniec dwóch bossów, a nie jednego. I tak. Bluza Retromation. Jakiś taków za przydane uniki. O, czyli uniki mam nawet nie najgorsze. Ale bardzo zmniejsza zasięg. Niech będzie i tak to wezmę. Obrażenia. Wieżyczka laserowa. Kaftan. Ołówek. I lecimy. No i przynajmniej wiem, że teraz jakie by się uniki nie trafiły, i tak warto będzie je brać, bo każdy, nawet najmniejszy bonus do uniku, który dostaniemy, zmienia się dodatkowo w... Przepraszam, każdy 1% uniku zmienia się w 1% ataku, znaczy prędkości ataku. Tak najłatwiej to chyba byłoby określić, bo 22% normalnie byśmy dostali, a jak już dostajemy połowę, to 11%, więc tak. Unik zamienia nam się po prostu dodatkowo w prędkość ataku. Nie jest to idealne, aczkolwiek... Nadal jest to na tyle okej, okay, że po prostu unik daje nam dwa benefity. To prawda, będę musiał teraz pracować nad zasięgiem w jakiś sposób. Nie wiem, na ile przedmioty z zasięgiem będą nam się trafiać. A chyba nawet jeśli się nie trafią, to nadal możemy bić tych najbliżej. Stargate nie ma. Po prostu szkoda, że teraz już nasze rączki nie lecą trochę dalej z tymi mieczami, żeby unicestwiać oponentów. Dobra, jest 15. Za nami. Nie. Przesuńmy, że będzie gdzieś zasięg. Jest, dobrze. Dyplom inżynieria zdobywane doświadczenie kosztem życia. Oczywiście, to oczywiście, że też. Przesuńmy, kolejny mieczek, oczywiście, to też. Świetnie. Mam nadzieję, że zablokowałem tego mieczyka, jeśli nie, to się trochę popłaczę. Ale jest dobrze. Chyba jest dobrze. Ja tak jestem w stanie stwierdzić, że mi się podoba, ja? Moim zdaniem jest okej. Okay. Życie mam 51, mniej niż bym chciał, nie będę ukrywał, ale nadal wystarczająco, żebym też nie był tak strasznie. Regenerację mamy chyba jakąś fajną? 18. To co oznacza? Co pół sekundy zyskuję punkt życia. Nieźle. Gdyby się udało to jeszcze bardziej przyspieszyć, to bym się czuł jeszcze pewniej, ale już teraz jest nieźle. Pancerze też mamy dużo, tego nie da się odmówić. Tam widać to po tym, jak chodzę i... A jeśli dostanę obrażenie, to za dużo życia mi to nie zabiera. No oczywiście, te szarże tych takich tutaj większych zadaję nadal 8. Ale pomyślę sobie 8, a kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt. No, różnica jest spora, a to tylko zasługa tego, że mam pancerz. To jest nieźle. Tak, tutaj szybkość, krytyki, życie. Robię szybkość, ale potrzebuję więcej życia. I na szczęście przechowałem miecze, więc jest dobrze. Drzewo, kolejny miecz. I dobra, lecimy na trzecią elitę. Jak on działa, to nie mam pojęcia. A, dobra, robi po prostu sranie milionem chaotycznych pocisków. Zrobił mutację? Okej. Okay. Po mutacji robi te okręgi jakby, które idą w jakimś tam kierunku. A potem coś jeszcze robi? Nie, chyba. A jeśli nawet, to mimo wszystko go unicestwiłem. Okej. Okay. Może te elity nie są aż takie straszne, jak mi się wydawało, jeśli jesteś wystarczająco przygotowanym. No może. Może jednak są straszne, tylko teraz mam na tyle OP trafiony build, że no, to samo przez się mnie ratuje.
Nie, nie mam pojęcia osobiście. Obie opcje są możliwe. Chociaż bardziej prawdopodobna dla mnie jest ta druga. Ale nie. Co, ja tu będę teraz na tym rozprawiał. Po prostu grajmy, wygrywajmy. O, wieżyczka ognista definitywnie. Trochę za późno na to tak całkowicie, żeby to było w pełni idealne, ale wezmę i tak. To też wezmę oczywiście, przepsujmy i stop, nie. Definitywnie. Definitywnie, będziemy brać. I fala 18. Jedna z dwóch ostatnich przed bossami. Przy czym to jest bardzo istotne w fazie walki z bossami. Moim priorytetem będzie wyeliminowanie jednego z nich. Zależy się od tego, co się trafi, to oczywiście tego groźniejszego, albo tego, który będzie bardziej irytował, nawet jeśli nie jest groźny. Po czym albo przetrzymanie drugiego, albo też bicie tego drugiego. Najpierw oczywiście ubicie. Bo jednak mam obrażenia, no, piękne moim zdaniem. Ale jak będzie do końca, to się jeszcze przekonamy, no, za chwilę. Miejmy nadzieję. No wiem, może naprawdę uda się zrobić dwa wygrane podejścia. Tylko w tym, że jak tutaj widziałem, że chcę spróbować jeszcze raz to, bo to jest właśnie takie trochę oczywiste dla mnie było, by sprawdzić, jak już dostałem informację. Tak, nie wiem, co drugie, naprawdę. Naprawdę nie. A maksymalna szybkość. Nie wiem, brać coś, co będziemy dawać obrażenia za szybkość. Nie, nie będę ryzykował. Obrażenia czy inżynieria? Obrażenia. Okej. Okay. Apteczkę blokujemy, wezmę sobie później. I nawet to już wezmę. Tak, może szybkość teraz mam mniejszą. Ale no. A, to już będzie 19, dobra, to nie. To przynajmniej to nie będzie potrzebne. Dobrze. Dobrze, mimo wszystko dobrze. I tak. Teraz jak weźmiemy jeszcze apteczkę, to wydaje mi się, że już nie będzie nic, co mogło nas powstrzymać. Tam było dosłownie chyba coś takiego, że co kilka sekund albo co sekundę zwiększy nam się regeneracja. Za tym idzie, nieważne jakie bossy się trafią, przez to, że mam dużo pancerza, prawdopodobnie regeneracja będzie w stanie nas uratować. No, prawdopodobnie tak. Więc chyba jest szansa, że naprawdę to zrobię, że przejdę rycerza. Tak, definitywnie jest to szansa. No i dobrze. No i dobrze, przynajmniej będzie w końcu jakiś porządniejszy odcinek. A jeśli nie będzie porządniejszy, to i tak go wrzucę. Bo, no. Nauczyłem się czegoś bardzo ważnego dzięki Jake'owi, więc tak. Wezmę. Ja gdzieś to znowu ma zmniejszyć obrażenia. W tym momencie bym przelosował trochę szybkość, tak. Potrzebujemy szybkości, to definitywnie. Apteczka. No nie, na świecie nas nie chceć. Gdyby mnie losował, to może by było. Uff, też nic. Tak, to jeszcze i dobra. Idziemy. Okej. Okay. On groźny nie jest, ale jest tym irytującym, więc tak. To jego najpierw eliminujemy. Chociaż jeśli dwóch będę mógł kłóc w tym samym momencie, to oczywiście będzie jeszcze lepiej. Ale tak. Najpierw tego właśnie jest tutaj z wielkimi szybcami, to on robi te kęciołki, jak widzicie. I to, że musimy w konkretnych miejscach stać, żeby nie otrzymywać obrażeń od tego wszystkiego. I padnie. Lada moment padnie. Mówię wam, padnie. I dobra, teraz mam tylko chaotyczne pociski od tego, który ma taką bardziej standardową twarz a la Cthulhu. I mamy co? Bez najmniejszych problemów mamy to. Okej, okay. Bez najmniejszych problemów, naprawdę. Nawet nie było. Nie, dobra, przy pierwszej liczbie był moment, w którym się trochę mogą bawiać. Ale mamy co? Okej, okay. Co dostał? Plazmowy młot bojowy, 3, czyli to jest dopiero od trójki dostępne. Żywioły i wybuch. Obrażenia olbrzymie. Kiedy się bardzo dobrze i z żywiołem, i z tym, i szansę na eksplozję przy trwieniu. Nieźle. Dobra. A teraz lecimy dalej, skoro się udało. Teoria okazała się prawdziwa. To spróbujmy. W sumie kogo? To jest dobre pytanie.
kogo tym razem bym chciał spróbować. Powiedzmy, że łowcę podkuszę. Jest tu trochę trudno, bo mamy mniej dużo życia. Ale za to od zasięgu dostajemy dodatkowe obrażenia. Krytyki lepiej robimy, więc jeśli uda nam się kuszę nagromadzić szybko, potem trochę prędkości ataku, to kto wie, może tutaj tym też właśnie się uda fajnie wygrać. Na pewno będziemy musieli inwestować w uniki też do tego. Pancerz nie aż tak bardzo. Ja się też by tego brał, ale nie jest aż tak istotny. Przez to, że tak... mamy dużo mniejsze życie. Tak, o, kusza. Blizna niestety w zasięgu trochę odejmie, ale muszę go ją wziąć. Bo XP będą tu bardzo cenne. Każdy jeden level up może być tym, co nas ocali przed śmiercią. Na level upie chyba też dostajemy trochę życia, jeśli... Mamy zmniejszoną generację, to kilka level upów tylko, więc no. Cokolwiek by nam dawało zwiększonego expa, będę musiał brać. Jak mówię, prędkość ruchu będzie też dla mnie cenniejsza na pewno, jeśli chodzi o level upy niż na innych postaciach. Bo nie możemy pozwolić, żeby jakikolwiek ktoś od nas, Kosmita, Robal, czy jakkolwiek to nazwać, dobrał, więc tak, prędkość ruchu. I tak, expy, na Wugekon też bodajże zasięg. No i po tej rundzie mamy już drugą kuszę. Dobrze. Boże, tylko że nie znaleźliśmy nowej szansy na krytyka. A potrzebujemy tak, żeby najlepiej te kusze miały 100%, bo w ten sposób będą przebijać. Patrzcie, jeden błąd. I połowy naszego życia to nas kosztuje. No nie będzie najłatwiej pod tym względem. Nie będzie. Ale przynajmniej obrażenia mamy, ciekawe. Chociaż by to zaprzeczał, że coś miał większy na starcie. Swoją tomy, jak to się nazywało, no ze swoim mieczem. Tak, o, krytyk. Co bym chciał, nie chciał, krytyk jest bardzo tutaj ważny. Mamy 7 na krytyka, co powoduje, że kusze mają 37. Nieźle. I okej, będziemy mieć dwie hordy. Co w przypadku grania łowcą, nie wiem, czy jest takie idealne. Może jest, może nie. Ciężko mi stwierdzić. Pewno wiem, że wiele z tych elit, których kiedyś się obawiałem, teraz już się nie obawiam, więc... Może nawet tym dostał elity, to by było trochę spokojniej. Dobra, muszę się też trochę skupić. Pozbierać materiał upuszczony przez wrogów. Ale z drugiej strony ciężko jest, jak się ma tak mało życia i można w każdej chwili paść po prostu. Znaczy te wszystkie materiały, więc tutaj no, balansuje na granicy życia i śmierci. Zasięg obrażenia, szczęście, prędkość, nie. Ja idę w prędkość, a tutaj krytyki. To coś, idziemy dalej. Coraz lepiej. Tylko, że prawdopodobnie obrażenia mam dosyć niskie. Trochę się chyba zmniejszyły, jeśli się nie mylę. Ale hej, nawet jak się zmniejszyły, to każda szansa na krytyka będzie tutaj się szybciej dodawać, przez co coraz szybciej będziemy mieć no, drogę do 100%. Zresztą nie wiem, ile tak naprawdę potrzeba, żeby mieć 100% na kuszy. Okej. Ajajaj. Niestety wlazłem we wrogów. Ale to było do przewidzenia, że może się stać. I przez to, jak tutaj będziemy delikatni na łowcy. Ja wiem, może powinien spróbować zagrać pod włócznie. Czy coś. Przypuszczę, że mają idealne skalowanie dla niego, więc... Sam nie wiem. Sam nie wiem, nie znam się na tym. Szybkość. M kusza. M... Nic. M... Szaleństwo. M... Idziemy na następną falę. Dobra. Straciliśmy trochę obrażeń. Po zakupie szaleństwa z tego co widzę, ale nadal uważam, że było warto. Bo musimy gromadzić krytyki jak najszybciej. Ale będą naszą jedną szansą na przeżycie. Bo właśnie na krytyku przebijamy dodatkowy cel, więc... jeden strzał będzie liczony jako po prostu dwa. Jeśli chodzi o... kategorię do bijania wrogów. Upon, świetnie. No niebieskiej jakości prędkość ataku, no nie mogę odmówić. Wonysz... No bo nie wezmę na wszelki wielki. Oba te dwa przedmioty będą dobre. Prawda, zagubiony kontakt, czy jak to się tam nazywało. To szewka zwiększy tam obrażenia, ale zmniejszy zasięg, co? Prawdopodobnie spowoduje wyrównanie się wszystkiego. A jeśli nie, no to może będzie jakiś plusik.
jakiś będzie minusowy, to na przyszłość będę wiedział, żeby tak nie brać, oczywiście, ale... Nadal mam nadzieję, że wszystko wyjdzie na plus. W szczególności, że to podejście wydaje się być dużo stabilniejsze niż poprzednio, bo jeszcze nie zostałem obrażeń. Nie. Tutaj obrażenie dystansowe opieka się taką prędkość ataku. Obie rzeczy są oczywiście równie istotne, ale... Teraz zobaczymy, jeśli będziemy mieć więcej... Tyle samo. Okej, czyli się wyrównuje tak jak myślałem, dobrze. Dobrze. Wyrównuje się soczewka. Więc będziemy brać soczewki, nawet jeśli się wyrównują, to... Zawsze lepiej mieć po prostu... Czy nie mieć. Kto wie, może potem nagle się okaże, że po ulepszeniu kusze lepiej się skalują z atakiem dystansowym, czyli dajmy na to zamiast tego, jakie mam teraz, nie wiem, jakie mają, po prostu będzie lepsze i przez to się okaże nagle, że dzięki soczewkom mamy teraz większy damage. Oczywiście to jest tylko takie marzenie, że prawdopodobnie nie zmieniają swojego skalowania. Ale może, może, kto wie. Inżynier, szczęście, pancerz, oj. Szczęście, przydał się podbić. Inżynier jest świetny, ale muszę być trochę pancerza. Muszę być pancerza. Prawda jest taka, że bez niego na pewno nie przeżyjemy. A tak to przynajmniej będzie jakaś tam nikła nadzieja na to, że się uda. Tak, coraz niższe obrażenia mamy niestety, przez to, że biorę coraz więcej szaleństwa i... Każde szaleństwo zmniejsza trochę obrażenia. No a dodatkowo branie soczewki zmniejsza też procent obrażeń, które mamy. Zwiększając statyczne obrażenia tych... No, jak to się nazywa? Więc no... No nie jest najlepiej. Potrzebujemy wszystkiego, nie mamy niczego. Co gorsze, jestem na poziomie 6, dopiero 10 punkt życia. Nie, regeneracja nam nie pomoże w żaden sposób. Szybkość... Szybkość była bardzo dobrą inwestycją. Ale z drugiej strony prędkość ataku może nas jeszcze uratować. Zasięg, definitywnie. Definitywnie zasięg. Dobra. Mały Gekon, definitywnie. Reszta niepotrzebna. Przy czym ja to, że płomienie jeszcze mogłoby mieć jakiś tam sens, ale nie. Okej, 23 już bijemy, więc teraz się udało na plus wyjść. No i nie dosyć, że to też ta prędkość ataku powoli zaczyna oddawać, z tego co mi się wydaje się. A mówię, jeśli ja coś odczuwam, to prawdopodobnie tak może być, bo... Jak niejednokrotnie opowiadałem i znowu to powiem. Ja jestem takim dziwakiem, że ja czuję zmiany tego typu. Przykładowo im szybciej, jeśli mam lepszy atak speed, to czuję, że przyjemniej, szybciej i łatwiej się wciska przycisk ataku. Jeśli mam lepszą prędkość, czuję, że lepiej się wciska przycisk poruszania się. Tak długo jak jest oczywiście... To dobra prędkość, bo jak jest za duża, to wtedy czuję, jakby po prostu przycisk sam się chciał wciskać i był za lekki. Jak jestem za wolny, to znowu oczywiście za ciężki i tak dalej. Wiem, że to brzmi nienormalnie, ale uwierzcie mi, ja tak mam. Dobra, i co, my tu mamy opaska na oczy, będzie tragicznym wyborem, ale muszę. Jest tak kusza czy drzewo. Nie, stać na snoba, dobrze. W takim wypadku jeszcze wezmę też potem książkę, bo inżynieria zawsze się przyda, na wypadek gdyby się jakaś wieżyczka trafiła. Tak, zmniejszam trochę obrażenia, chyba? Tak, mam 20-30, więc zmniejszyłem. Zmniejszyłem zasięg, a jak wiadomo, u nas zasięg ma podwójne znaczenie, będzie dosyć, że daje nam obrażenia procentowe za to, że jesteśmy łowcą. Jeszcze daje nam obrażenia bezpośrednio przez to, że kusza się też skaluje z zasięgiem. Ale tak... Ale tak... Mimo wszystko 20 obrażeń na strzał, 30 na krytyk. To nie jest zły wynik. Pod żadnym względem. Nie ukrywam, chciałbym lepsze. Ale nie jest zły pod żadnym względem, więc no. Jeszcze jestem w stanie na tym przetrzymać. W szczególności, że jest to atak z dystansu. Nie mam już ich 5. A szaleństwo oczywiście, że biorę. Tutaj zasięg, definitywnie. Lwa płytka definitywnie. Zobaczmy, jakie mam szanse na krytyka. 81, nieźle. Opaskę na oczy też wezmę, chociaż to jest może nie najmądrzejsze. Ale wezmę, dlatego że chcę mieć jak najszybciej stówkę. Nawet na szarych kuszach. No i znowu zmniejszyłem wrażenie przez to, ale spokojnie. Teoretycznie zmniejszyłem, bo im większa szansa na krytyka, tym większa szansa na to, że będą żółte obrażenia. Im większa szansa na żółte obrażenia, tym mniej będziemy się przejmować tymi białymi.
tak, jak będzie okazja, to i tak dokupię więcej zasięgu, więcej obrażeń procentowych i tym podobnych rzeczy. Może uda nam się osiągnąć takie obrażenia, żebyśmy w stanie byli eliminować większość wrogów, zanim oni będą w stanie do nas dotrzeć. Jeśli nie, to nie ma nadziei dla łowcy. Ale tak. Tak się nie przejmuję, bo odcinek już ma wielką wartość, przez to, że udało się przejść rycerza. A to, co teraz tutaj robię, to są dla mnie po prostu dosłownie testy, próby. Próbuję się nauczyć łowcy. Więc nawet jak przegramy, to jestem zadowolony z tego wszystkiego, co w tu wynikło, bo zacząłem coraz bardziej rozumieć mechanikę działania tej postaci. To, co jest naprawdę potrzebne. Okej, kompas zmniejsza krytyki, ale daje inżynierię i szybkość. Biorę. Grzybnie, regeneracja może 7 krytyków. Przedrobi się jeszcze więcej. Mamy 92%, okej. Kupon. Czapka. Nawóz. Zaryzykuję z tym. Szaleństwo. Mamy to, 100%. Tego już nie potrzeba. Mamy to. Nie spodziewałem się, że to się uda, ale jednak się udało. A to się będziemy mieć znowu mniejsze. 26 zamiast 29. Mamy już 100% krytyków. Zawsze krytujemy. To teraz tylko podbijać obrażenia, jeśli chodzi o to, i będzie dobrze. I tak, oczywiście jeszcze szybkość, bo jesteśmy za wolni. Pancerz też, na wypadek, gdyby coś nas dopadło. I jeśli chodzi o rzeczy, które na przykład dają punkty zdrowia, wiem, że są mniej opłacalne, ale jeśli to jest coś na zasadzie życie plus coś, to czemu by nie? Można wziąć. I tak, to już widzicie, jak kiepsko jest. A jeszcze raz spróbujmy, co mi szkodzi. Mam dobry humor, to wykorzystam to, że mam dobry humor. Po prostu. Wykorzystam to, że mam dobry humor. Zwyczajnie nie mam aż tak dobrego humoru. Nie, żebym było jakoś zawsze źle z moim nastrojem, ale dzisiaj to jest wyjątkowo dobry po tym, jak się udało. Tak, tutaj zasięg albo... i krytyki. Oczywiście, że to. Tutaj przesuwamy, oczywiście, że to. I idziemy. Przy czym 70% trzeba zgromadzić. Tego co zauważam, trzeba około 70%. Może to być nieopłacalne, żeby tak mocno w to tylko inwestować. Będę musiał się zastanowić też nad samym sobą, moją egzystencją, moim istnieniem, czy jakkolwiek to nazwać, na ile chcę kupować krytyki, a na ile chcę kupować inne rzeczy. Tak, w tym przypadku będę się taką, muszę w nią inwestować. Mogę kupić kuszę, ale niestety, wszystkie te trzy rzeczy jak najbardziej będą potrzebne. Tak, nawet zmniejszenie zasięgu, które zmniejszy nam obrażenia, kosztem prędkości może być opłacalne. Zasięg jakoś nadbudujemy. A prędkość sama się znikąd nie weźmie. Taka smutna prawda. Ale dobra. Manewrujmy. Manewrujmy ostrożnie. To może jeszcze nawet przeżyjemy tę falę. Przy czym nie będę ukrywał. Od razu mówię, to jest ostatnie podejście łowcem na ten moment. Jak tutaj padnę, nieważne w którym momencie, to już więcej tego nie biorę na dzisiaj. Tak podamy, to dobra, wezmę to. Wezmę to 10 krytyka za jeden pancerz. Bardzo ryzykowne, wiem, ale już wezmę, co mi szkodzi. Bo no, po prostu wiem, że wtedy by już za długo trwało dojście do finału. Jeśli znowu padnę, bo już teraz jest 38 minut, więc to i tak będzie masakrycznie długie. Ale no, jeśli się uda, to super, jeśli nie, to pewnie następny odcinek z Bruta to będzie właśnie łowcą, jeśli go rozgryzę. Ewentualnie, jeśli nie łowca, to tak teraz powiem, może że będzie też to Jack. I będziemy próbować osiągnąć, no, olbrzymie obrażenia. Przy pomocy najprawdopodobniej, i to mówię najprawdopodobniej, bo no po prostu jeszcze nie wiem, czy na pewno tak spróbuję, ale najprawdopodobniej przy pomocy, o, jak to się nazywało, Howella. No, pistoletów laserowych. Albo jeśli nie przy użyciu ich, to może przy użyciu rewolwerów. Jeszcze nie wiem. Tak czy inaczej, w jakiejś innej broni możemy jeszcze coś używać. To ma olbrzymie obrażenia. W ostatniej części spróbować zrobić coś, co też od zawsze chciałem. Czyli spróbować stworzyć taki build, na którym
jakby to najłatwiej powiedzieć, pistolety maszynowe będą bić dużo na pojedynczym pocisku. Nie wiem, że to pewnie łatwiej byłoby jednorękiemu osiągnąć niż Jackowi, ale to też można spróbować. Bo czemu nie? Jestem bliski zgonu. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Pewnie jakieś mechanizmy lecznicze też fajnie byłoby mieć, inne niż drzewa, bo na drzewach jeszcze prygać nie mogę. Szybkość. Tak, szybkość. O, i tak. O tym pomyślę, dlatego to zablokuję. To definitywnie. Tak, wyrzutnia rakiet. Jakby było, nie było, to są potężne bronie. Mogłyby też nam uratować sytuację, ale podkreślam, mogłyby. Ale nie wiem, czy się wpasowują. Bo wydaje mi się, że lepiej to po prostu zostać wierny mojej kuszy. To jest najlepsza broń, skaluje się i z zasięgiem, i z obrażeniami dystansowymi, ma bardzo wysokie krytyki. Wszystko, czego nam trzeba. Wyrzutnia rakiet, okej. Okay. Strzela. Robiła atak trochę obszarowy. Fajnie, ale... No, delikatnie mówiąc, będzie zaburzała. To chyba czym najlepiej się odnajduje łowca. Nie wiem, te faktu, że mogę ją wziąć, póki nie znajdę kuszy. Tak, wiem, że to zmniejsza szans na kuszę, spokojnie, ale... Zaryzykuję z tym. Zasięg. Nie, weźmy przynęte. Obcy z tymi skarbami mogą być tym, czego potrzebujemy na ten moment, żeby sobie lepiej poradzić ze wszystkim. Możemy tam dostać fajne przedmioty, które właśnie będą idealnie pod nas skrojone. A możemy też zmarnować to, że się pojawili i nawet nie dobić ich. To niestety też jest bardzo możliwe. Bo niestety tak jakby mój łowca nie chce do niego strzelać. Woli się skupiać na innych pierdołach. Wow. Naprawdę nie wiem, co się dzieje z tym, że tak przerywają, przeszkadzają. Ale mniejsza z tym. Przez to wszystko teraz zginęłem. Więc na tym konkludujemy odcinka, tak jak obiecałem. I tak, mam nadzieję, że wam się to wszystko podobało. Bo to na tle. I tak. Ja w międzyczasie poćwiczę jeszcze prawdopodobnie tego łowca. Może wymyślę strategię dla Jacka, czy cokolwiek innego. I spotkamy się już niedługo. I miejmy nadzieję, że będzie to kolejne zwycięstwo. Na ten moment to tyle, więc no, trzymajcie się i hej, hej!